Siema wszystkim, z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii LEGO Jurassic World, czyli LEGO Świat Jurajski. My kontynuujemy przygodę na naszej wyspie Isla Sorna. No, w zasadzie myślę, że już ją kończymy, bo w tym momencie powinniśmy właśnie uciekać z wyspy, ponieważ w poprzednim odcinku został wezwany helikopter, który już tutaj na nas czeka, dlatego też wsiadamy. I jaka będzie kolejna nasza misja? San Diego. Jak pamiętacie, Ingen postanowił przewieźć dinozaury na stały ląd, czyli do San Diego, żeby zbudować tam park jurajski, czyli no, domyślcie się, co będzie się działo. Zakaz spożywania jedzenia, wyprowadzenia psów i wpuszczenia dinozaurów. Spoko. John Hammond had a dream. Well, half an hour from now, John Hammond's dream, reimagined, will come true. Tonight we'll christen Jurassic Park San Diego with a mega attract. The ship, it's here. It's early. No nie za fajnie, jak widzicie, cały nasz stateczek się troszkę pospieszył z przypłynięciem. Ej, wyczuwamy wypadek. Bo jak wiecie, na pokładzie znajdował się duży tyranozaur, co świadczy o dużym problemie. Dobra, pozbierajmy sobie tutaj monetki. Bo to się równa z naszym, nie wiem jak waszym, ale moim spełnieniem. A nie, przepraszam, ona nie jest krzykaczką. Dobra, szybciutko to rozwalimy. I będziemy mogli lecieć na stateczek, obadać, co tam się wydarzyło takiego. O, dobra. Już ci pomagamy, kolego. Jeden na trzy bodajże, z tego co widziałem. Sorry. No dobra. Jesteśmy tutaj w miarę wyczyszczone. Lecimy tutaj, na drugą stronę. Co my tutaj mamy? Odezwał się właśnie RPG. Myślałem, że da jakieś zadanie. Spoko, luz. Dobra, kolejna osoba chyba do wyciągnięcia będzie. Samochód nawet przygniotło. A, pa. Wsadzimy tutaj. No i wyciągniemy ją jeszcze. Aha, chyba myślę, że powinniśmy to podnieść w pewnym sensie. Dobra, zaraz sprawdzimy. Dobra, mostek. Pięknie. Elegancko. Czy to możemy rozwalić? No oczywiście, że tak.
No dobra. Czyli wygląda na to, że Ian musi lecieć sam teraz. Powinniśmy sobie poradzić. Już się po prostu nie mogę doczekać trójeczki. Szczerze wam powiem. Nie wiem dlaczego, mam takie po prostu dziwne odczucie. Dobra, co my możemy tutaj zbudować? To jest drabinka. No dobra. Gierko, nie ścinaj się, proszę cię bardzo ładnie. Dziękuję. No dobra. Tutaj nie wiem, czy powinno nas prowadzić, ale zawsze warto obadać, chociaż no za daleko to ja nie zaszedłem tutaj. Tam też nie przeskoczę. No nic, czyli jedyna droga, to jaką muszę pójść, to właśnie tutaj. Ja pierdziele, jaka... No, 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 no. No i elegancko. Dwa na trzy. Przypadek? Nie sądzę. No dobra, lecimy. Czyli skoro nas tutaj tak ładnie poprowadziło i mamy zejście, no to dlaczego by nie skorzystać? Okej. Wszystko zbieramy. Dużo czasu na tym nie tracimy, a możemy sporo zyskać. Różnego rodzaju bonusiki. Każdy chyba lubi, prawda? No to co panowie, robimy dzień 11 listopada? Tak jest. Dzień wpierdów narodowych. A nie, tutaj nie możemy, bo mamy tego... Nie mamy tej postaci. Okej. Oni pokonani. Za dużych problemów nam tutaj przeciwnicy nie stwarzają. No chyba, że to są komsognaty, które są tak upierdliwe, że hej. Tutaj do Ingenu. To nie. Dobra. Kręć. Dobra, dziękuję, dzień dobry. Okej, matematyczna zagadka, bardzo ciężka. No i elegancko, co my tu mamy? Aha. Otwarcie do drzwi. Pewnie. Czemu by nie? O, i kolejny bogaty. Bardzo fajnie. Dobra. Zbieramy. Tutaj możemy zbudować coś dla Sary, mi się wydaje. Jakieś przejście.
Dobra. W miarę wyczyszczone. Myślę, że powinniśmy dać radę dobić do naszej takiego wyznacznika tych monet, jeżeli można to tak nazwać. Ilości monet. Dobra, chodź. Nie wiem, co wy macie w tej głowie, że jeszcze tutaj stoicie, chłopaki, ale... O, jest bursztyn. I elegancki. Ciekawe, jakiś to dinozaurek dzisiaj nam przypadnie. I teraz przerwał na TVN na reklamy. Where's the infant? It's in a secure facility. Why? Where's the facility? How will we find the adult? Follow the screen. Prosta sprawa. To jest zaszczyt, czy nie, ale czuję ten zaszczyt ucieczki. Fuck. Ja pierdzielę. Ja tam nie będę zwalniał. Pierdzielę. Fuck, znowu nas trafił. Niedobrze, 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 niedobrze. Zarąbiście. Ale się naciął, ale się naciął. Mega. Ile monetek było? Jak on tutaj się znalazł? No dobra, nie wnikam. Już. Dobry tyranozaur, dobry. Dobrze, unik. Mamy punkciki. Tylko jeszcze do tego wszystkiego to musimy przeżyć tutaj. Dobra, co teraz się stanie? Musimy to wyprzedzić. Pięknie! Elegancko! Prosto i jeps!
Dr. Malcolm! What have you done with it? I want that infant! Oh, there you are. No i proszę. Zakończyliśmy, mi się wydaje, naszą przygodę. Zarówno na dzisiaj, jak i w tej części filmu. Czyżby przed nami była trzecia część? Tak mi się wydaje. A właśnie, dinozaur będzie odblokowany. No jestem ciekawy jaki. No, proszę, no kurde, gruba sprawa. No, oczywiście, no zakończ, no dobra, dobra, dobra. Czyli, tak podsumowując, możemy stwierdzić, że jesteśmy właśnie w połowie naszej gry. Ja pierdzielę. Co nie pali. Nie no, bardzo fajnie. No i proszę, jak przystało na zakończenie przygody, możemy sobie pobiegać jeszcze i troszkę ponabijać monetek. Także dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do kolejnych. W kolejnym odcinku rozpoczniemy naszą przygodę właśnie w części trzeciej Parku Jurajskiego, czyli powrócimy na wyspę Isla Sorna bodajże, jest tego co dobrze pamiętam. I po raz kolejny wcielimy się w postać Lego Alana Granta. Jeszcze tylko kulturalnie zobaczmy tutaj, gdzie nas wywieje i możemy kończyć odcineczek. Okej. I oto w tym miejscu możemy się przetransportować do części trzeciej Parku Jurajskiego. Także dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za dzisiaj. Zapraszam was do kolejnych odcinków, do kolejnej serii, znaczy do kolejnej części Parku Jurajskiego. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Piszcie pod filmem. Na razie, trzymajcie się, cześć.